chociaż od kilku dni obserwujemy pewną względną stabilizację liczby zakażeń, to jednak wirus zbiera cały czas swoje śmiertelne żniwo. Pamiętajmy też, że pod każdą informacją o zgonie kryje się ludzka tragedia, ludzki ból i doświadczamy tego w bardzo wielu polskich rodzinach. Jednocześnie też każdego dnia zwiększamy liczbę łóżek, liczbę dostępnych respiratorów. Dziś mamy w Polsce ponad 37 tysięcy łóżek. Z tego około 40% łóżek, kilkanaście tysięcy jest wolnych, jest cały czas wolnych i czeka na pacjentów, choć oczywiście chcielibyśmy, żeby one pozostały wolne. Trzymamy je jako rezerwę. Mamy 3000 respiratorów i również kilkaset respiratorów cały czas jest bez pacjentów. Obecnie siedmiodniowa krocząca średnia to powyżej 20 tysięcy, około 22,5 tysiąca dziennie. A więc sytuacja nadal jest bardzo, bardzo poważna. Z zatrwożeniem też obserwuję codzienną liczbę zgonów, które są pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialne, za które jest odpowiedzialny koronawirus w sposób pośredni lub bezpośredni. Musimy jednak również pamiętać, że wirus zbiera swoje śmiertelne żniwo, które zasiał 2-3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu. Konsultowałem z epidemiologami ten okres, który jest najbardziej prawdopodobnym okresem, w którym osoby dzisiaj umierające się zakaziły i to jest właśnie ten okres, o jakim powiedziałem, 2,5 do 4 tygodnie temu. Jeśli więc ta stabilność zakażeń się utrzyma, to również i poprawę będziemy mogli zobaczyć dopiero za jakiś czas. Dzisiaj wiemy też, że wiele naszych przewidywań było błędnych. Wiemy, że wiele analiz, wiele prognoz, które prowadziliśmy my, nasi specjaliści, eksperci, nie sprawdziły się. 2 dni temu była Rada Europejska. Wysłuchałem opinii bardzo wielu premierów, rozmawiałem z nimi, z prezydentami i wiem, że we wszystkich krajach europejskich nastrój jest podobny. Jest pokora, oczekiwanie i walka z koronawirusem, ale przede wszystkim pokora. Dzisiaj musimy wszyscy wymagać od siebie zdecydowanie więcej niż zwykle, właśnie dlatego, że sytuacja jest tak trudna, właśnie dlatego, że koronawirus jest siłą natury, której nikt z nas nie może w pełni przewidywać, kontrolować. Nie każda interwencja lekarska kończy się uratowaniem. Nikt tutaj nie jest demiurgiem. W tej walce z koronawirusem przegrywamy przynajmniej tak często, jak odnosimy jakieś dokonania. Dlatego musimy uzbroić się w pokorę, ale pamiętajmy też, że wszyscy Polacy dysponują bronią. Tą bronią jest nasza dyscyplina, przestrzeganie zasad sanitarnych i nasza solidarność. I przed nami, Szanowni Państwo, pewien okres, który nazywamy 100 dni Solidarności. To dlatego, że na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka. Nawet jeżeli nie wszyscy ludzie od razu, czy w ogóle nie wszyscy będą chcieli się zaszczepić, to duża część populacji zaszczepionej pozwoli szybciej przerwać łańcuch zakażeń. Tak mówią nam wirusolodzy, tak mówią firmy, które tę szczepionkę dzisiaj proponują. Też przed nami jest okres świąt Bożego Narodzenia. To moment, w którym rodziny się spotykają, dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, żeby to były spotkania w gronie małych rodzin. Tak, tych, z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być restrykcje potem. Dlatego rozpoczynamy te 100 dni Solidarności, które pomogą nam lepiej przetrwać okres najbliższych miesięcy. W ramach tych 100 dni Solidarności dokonujemy analizy takiej
która ma objąć zarówno nasze zdrowie, uratowanie jak najwięcej istnień ludzkich, ale również uratowanie milionów miejsc pracy. Aby tak było, zdecydowaliśmy, że od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym. W najwyższym reżimie sanitarnym. Spotykaliśmy się z handlowcami z różnych branż i w najwyższym obiecali nam, że w najwyższym reżimie sanitarnym będą dbali o to, żeby była odpowiednio mała liczba ludzi, tak żeby, podobnie jak to jest w sklepach spożywczych, w drogeriach, dzisiaj przecież one cały czas są otwarte i wiele innych placówek nie w galeriach handlowych, żeby można było utrzymać ten reżim sanitarny. Byliśmy nakłaniani też przez inne branże, przez gastronomię, przez branżę wydarzeń kulturalnych, kina, teatry, ale także siłownie, fitness, żeby otworzyć te placówki usługowe, te placówki, które są dzisiaj zamknięte. Jednak idziemy za radą naszych epidemiologów i zdecydowaliśmy się pozostawić zamknięte również w okresie przedświątecznym do 27 grudnia. Poinformujemy przed świętami, co dalej oczywiście zamknięte te placówki. To ważne, żeby uratować setki tysięcy, miliony miejsc pracy w przyszłości, ale także jednocześnie, żeby utrzymać w ryzach przyrost zakażeń, tak jak to w ostatnim tygodniu czy w 10 dniach ta tendencja się pojawiła. Warunek utrzymania tego nowego reżimu sanitarnego jest jeden. Dyscyplina każdej placówki, każdego sklepu, każdej galerii handlowej, każdego sklepu meblowego, bo w przypadku, gdy będzie inaczej, a będziemy kontrolowali przestrzeganie zasad sanitarnych, będą zamykane te sklepy. Chcę to bardzo mocno podkreślić, jeżeli nie będą stosowały się placówki do restrykcji, trzeba będzie zamykać te placówki. Jednak te decyzje mogą uratować setki tysięcy miejsc pracy i po to to robimy. Znajdujemy się zatem na etapie tego, co nazwaliśmy bezpiecznikiem, czyli hamulcem bezpieczeństwa. To, czy Polska będzie mogła znaleźć się w strefie czerwonej, gdzie restrykcje są mniejsze, zależy od tego, czy będziemy przestrzegali tych zasad. Czas pandemii to czas balansowania na granicy życia i śmierci, ale właśnie też miejsc pracy, gospodarki jako całości, która tworzy te miejsca pracy i o to musimy również dbać. Dlatego szukamy tego odpowiedniego punktu równowagi. Nie możemy wpaść z jednej strony w przepaść lekceważenia zasad sanitarnych, które prowadzą do zakażeń, a one do zgonów, a z drugiej strony nie możemy utracić milionów miejsc pracy. Szkoły. Również tutaj byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia, ale następnie, szanowni państwo, podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek, a 17-18 stycznia, czyli ferie, które zwykle były rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, żeby właśnie ruch turystyczny, ruch w gospodarce był większy. Dzisiaj, w tym roku, w roku 2021, muszą być skumulowane w jednym czasie po to, żeby ten ruch był najmniejszy, jak najmniejszy, żeby nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie, żeby siedzieć w domu, żeby przerwać ten łańcuch zakażeń, żeby ta mobilność była jak najmniejsza. Jeśli wtedy zostaniemy w domach, wszyscy, całe rodziny, to jest szansa, że około 18 stycznia będą pojawiać się już pierwsze dostawy szczepionki. Ten horyzont właśnie jest potrzebny po to, żeby szybko przygotować dystrybucję i proces szczepień. Nad tym już dzisiaj bardzo intensywnie pracujemy i jeżeli
tylko szczepionka będzie dostępna, będziemy gotowi do jej wykorzystywania. Jednak musimy dotrwać do tego dnia z jak najmniejszą liczbą zakażeń i musimy dotrwać do tego dnia z jak najmniejszą liczbą utraconych miejsc pracy. To jest nasz narodowy cel. Chcę też na koniec mocno podkreślić, że te zasady, o których tutaj mówię, odpowiedzialność, solidarność, dyscyplina, nie mogą być zapisane w kamieniu. W zależności od tego, jaki będzie przebieg pandemii, będziemy je modyfikować, ale na dzisiaj taki zarys zmian, takie propozycje zmian przedstawiamy od dnia 28 listopada do 18 stycznia. Później będziemy mieli etap, w którym być może wrócimy do zasad strefy czerwonej, żółtej, jeżeli się uda zdusić epidemię i dotrwać do czasu szczepionki. Ale oczywiście pewności takiej tutaj nie mamy. Dzisiaj ścieramy się z koronawirusem wciąż bardzo intensywnie. Ta poprawa sytuacji to jest wciąż kwestia przyszłości i zależy od dyscypliny, od naszej dyscypliny. Wiemy, że w pandemii nie jedna osoba straciła swoje żelazne zdrowie, wiele osób straciło życie i dlatego musimy teraz mieć żelazną dyscyplinę w przestrzeganiu restrykcji. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, powoli zbliżamy się do końca tego dramatycznego, bardzo trudnego roku 2020. Na horyzoncie pojawia się rok 2021. Wiem, że razem możemy sprawić, żeby ten nowy rok był rokiem przełomu. Dziękuję. Dziękujemy, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii, pana Jarosława Gowina. Panie premierze, szanowni państwo, to co przed chwilą przedstawił pan premier Morawiecki, to jest trudny, ale bardzo dobrze przemyślany, precyzyjny i realistyczny plan ograniczania strat związanych z epidemią. W ostatnich tygodniach przedstawiciele środowisk biznesowych wielokrotnie apelowali do pana premiera, do mnie, do całego rządu, abyśmy przedstawili przewidywalną perspektywę działań gospodarczych, przewidywalną perspektywę odmrożenia działalności tych branż, które ze względu na walkę o każde ludzkie istnienie, o zdrowie setek tysięcy Polaków, o bezpieczeństwo nas wszystkich, musieliśmy poddać pewnym rygorom. Taki plan został dzisiaj przez pana premiera Morawieckiego przedstawiony. Jak powiedziałem, to jest plan trudny i jego powodzenie zależy od solidarności, od zaangażowania każdego z nas. Powodzenie tego planu wymaga ogromnej dyscypliny, a stawką w tej walce jest ludzkie życie, życie wielu spośród nas, jest zdrowie setek tysięcy osób, ale są także miejsca pracy, setki tysięcy czy nawet miliony miejsc pracy, które byłyby zagrożone, gdybyśmy nie stosowali tych rygorów i o każde z tych miejsc pracy walczymy, tak jak walczymy o uratowanie każdej z zagrożonych polskich firm. Te rygory, o których powiedział pan premier, były dyskutowane w ostatnich tygodniach bardzo intensywnie ze środowiskami biznesowymi. Jeszcze wczoraj dyskutowałem szczegóły nowych rygorów sanitarnych z branżą handlową. Rząd zdecydował się na ruch, jakim jest odważny ruch, jakim jest otwarcie praktycznie całego sektora handlowego. Niestety, jeżeli chodzi o inne formy działalności gospodarczej, to ze względu na to, że tam poziom kontaktów, bliskość kontaktów jest tak intensywna, że grozi to powrotem do bardzo wysokiej średniej zakażeń. Tam jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim środowiskom przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w wypracowaniu tych rozwiązań, ale także przedstawicielom związków zawodowych. Bardzo dobra współpraca ze związkami zawodowymi, bardzo ważna, aktywna rola Rady Dialogu Społecznego. To wszystko, to zaangażowanie tych różnych środowisk daje trudną szansę na to, że krok po kroku będziemy wyprowadzać gospodarkę na prostą. Oczywiście przedstawiciele
tych branż, które pozostają objęte rygorami, zadają sobie pytanie o przyszłość. Przedwczoraj Sejm przyjął pierwszy nowy pakiet pomocowy, ale dla branż, które są dotknięte jeszcze obecnymi obostrzeniami, a zwłaszcza dla tych branż, które będą objęte obostrzeniami także w grudniu, przygotowujemy kolejne bardzo daleko idące rozwiązania. Negocjujemy je w tej chwili z Komisją Europejską, dlatego że one wymagają notyfikacji, ale przypomnę, że to będą takie rozwiązania jak wieloletnie kredyty inwestycyjne gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Staramy się, żeby Komisja Europejska wyraziła zgodę na to, aby raty tych kredytów przynajmniej częściowo były pokrywane przez Polski Fundusz Rozwoju. To będzie także możliwość pokrywania do 70% kosztów stałych w działalności tych firm, które są dotknięte obostrzeniami. To będzie także cały szereg innych, nowych rozwiązań adresowanych zwłaszcza do tych branż, które wedle wszystkich prognoz najdotkliwiej zostaną dotknięte skutkami epidemii. Mam na myśli takie branże jak turystyka, jak hotelarstwo, jak działalność związana z kulturą, czy działalność związana ze zdrowiem fizycznym, siłownie, kluby fitness i tak dalej. Szanowni Państwo, rząd dołoży wszelkich starań, żeby uratować jak najwięcej miejsc pracy i jak najwięcej firm. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że ogromna odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas. Przed nami są te najważniejsze dla Polaków w trakcie roku święta Bożego Narodzenia. Ja chciałbym się w imieniu setek tysięcy polskich przedsiębiorców, czuję się do tego upoważniony, w imieniu związkowców, pracowników, zwrócić z apelem do każdego z nas. To są bardzo ważne święta, zawsze takie rodzinne, ale w tym roku one powinny mieć charakter szczególnie kameralny. Powinniśmy je spędzić wśród tych, którzy rzeczywiście są najbliżsi z najbliższych. Te święta to jest czas nadziei, no ale te święta to jest także test i od tego, jak zdamy ten test, zależeć będzie to, ilu z nas przeżyje ten trudny czas, ilu z nas uniknie uszczerbków na zdrowiu, ile polskich firm przetrwa ten trudny okres i ile rodzin uniknie dramatu, jakim zawsze jest utrata miejsc pracy. Będziemy konsultować wszystkie następne decyzje. Już teraz zainteresowani mogą zapoznać się z treścią proponowanych rozporządzeń. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest do dyspozycji całego świata biznesu, świata pracowników i wszystkie kolejne kroki będą zapowiadane z wyprzedzeniem i będą efektem bardzo szerokiego dialogu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie premierze. O zabranie głosu poproszę ministra zdrowia, pana doktora Adama Niedzielskiego. Szanowni Państwo, przewidywalność i przejrzystość. To są dwa kryteria, które przeświecały nam przy opracowaniu planu i przedstawienia go dzisiaj. Chodzi o to, żeby nie zaskakiwać, chodzi o to, żeby pokazywać dłuższą perspektywę, chodzi o to właśnie, żeby plany były przewidywalne, komunikowane i przejrzyste. Dlatego dzisiaj prezentowany przez pana premiera plan na najbliższe 3 tygodnie zawiera klarowne zasady, zasady, które zostaną dzisiaj jeszcze opublikowane w formie projektów rozporządzeń i nie tylko w tym zakresie, bo również zaprezentujemy cały pakiet rozporządzeń, który zawiera regulacje dla sytuacji, w której będzie ewentualny powrót do stref czerwonych, do strefy żółtej, a nawet do strefy zielonej. Prezentujemy zatem kompleksowy
zestaw instrumentów regulacyjnych, który zawiera wszystkie szczegóły, wszystkie kategorie regulacji, które będą wprowadzane w zależności od rozwoju pandemii. I to, co jest najważniejsze, oprócz tego, że wprowadzamy tą przewidywalność, przejrzystość, tak żeby nie zaskakiwać nikogo, to najważniejsze jest to, że to są plany warunkowe. Plany warunkowe, które zależą od liczby zachorowań, ale również od tego, w jakim stopniu obciążona będzie infrastruktura szpitalna. Plany zostały skonstruowane warunkowo. Warunkowo to znaczy, że są uzależnione przede wszystkim od liczby dziennych zachorowań czy średniej liczby dziennych zachorowań z 7 dni. Jeżeli będziemy zbliżali się w okolice poniżej 19 tysięcy zachorowań średnio, to wtedy przewidujemy potencjalnie powrót do strefy czerwonej. Jeżeli liczba tych zachorowań spadnie poniżej 10 tysięcy, to wtedy będzie też przestrzeń do wprowadzenia strefy żółtej. Jeżeli liczba zachorowań spadnie poniżej 4 tysięcy, to wtedy też pojawią się regulacje, które wprowadzaliśmy dla strefy zielonej. Ale to wszystko również może mieć scenariusz negatywny. To znaczy, że możemy mieć do czynienia również z przyspieszeniem pandemii, bo jesteśmy w takim punkcie krytycznym i ten scenariusz również przewidujemy. Przewidujemy, że jest możliwość wprowadzenia również narodowej kwarantanny. Oczywiście w przypadku, jeżeli przekroczymy tą średnią liczbę zachorowań 27 tysięcy, bo tak ustawiliśmy sobie progi. Szanowni Państwo, przejrzystość, przewidywalność, ale również odpowiedzialność. Odpowiedzialność, bo to, w którym miejscu się znajdziemy za 3 tygodnie, kiedy będziemy podejmowali kolejną decyzję, co robić w kolejnej, dłuższej perspektywie, zależy od nas. Zależy od nas w tym sensie, że przestrzeganie zasad, dezynfekcja, dystans, maseczka, aplikacja, wietrzenie pomieszczeń, to wszystko są reguły, które mówią o naszej odpowiedzialności i to my będziemy decydowali o tym, gdzie będziemy za te 3 tygodnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jeszcze raz tylko przypomnę o tym, że wszelkie projekty rozporządzeń dla wszystkich tych etapów i stref znajdują się na stronie gov.pl/koronawirus, nowe zasady bezpieczeństwa. Tam rozpoczynają się konsultacje tych aktów w przypadku etapu odpowiedzialności do 23 listopada, w przypadku poszczególnych stref do i narodowej kwarantanny do 27 listopada. Walczymy z koronawirusem od wielu miesięcy, ale chcemy też przypominać wszystkim zasady, które są związane z walką z tym koronawirusem. Dlatego chcę Państwa zaprosić do obejrzenia krótkiej animacji, krótkiego spotu na ten temat. Koronawirus jest bardzo podstępny, a COVID-19, czyli choroba, którą wywołuje, może mieć różny przebieg u różnych osób. Niektórzy przechodzą zakażenie bezobjawowo, dla innych jest śmiertelnym zagrożeniem. Na ryzyko ciężkiego przebiegu choroby są narażone osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe, czyli ci, o których mamy obowiązek szczególnie dbać. Naszą największą bronią w walce z pandemią jest odpowiedzialność za siebie i za innych. Dlatego bądźmy w tych chwilach szczególnie razem i wspierajmy się wzajemnie. Pamiętaj, możesz nie wiedzieć, że masz koronawirusa. Nie zachowując środków bezpieczeństwa, zarazisz wiele osób. Wspieraj innych. Trzymaj dystans. Noś maseczkę. Utrzymuj dystans. Chroń siebie i innych.